Cześć, witajcie na kanale GlareOne TV. Ja jestem Marcin, to jest Ola, która nam dzisiaj pozuje i w tym filmie pokażę Wam, jak za pomocą radiowego sterowania sterować lampami GlareOne LED. Zestaw, który chcę Wam w tym momencie zaproponować i zaprezentować, jest bardzo skomplikowany, ponieważ mamy tu aż 4 lampy. Mamy światło główne, górne, światło dopełniające. To już są 2 lampy i dodatkowe 2 lampy z tyłu za Olą. To są panele LEDowe, które będą nam dawały światło kontrujące. Żeby w łatwy, szybki, swobodny sposób się tym posługiwać, bez biegania na drabinie, bez przestawiania statywów itd., potrzebujemy mieć coś takiego, czyli prosty pilot, który mieści się w kieszeni, a gdy jest potrzebna zmiana mocy albo zmiana temperatury barwowej, wyciągamy, wybieramy kanał lub grupę, zmieniamy i fotografujemy. Modyfikatory światła. Bardzo istotny element. Światło główne wyposażone jest w Octę 95. Ona daje bardzo miękkie światło, które ląduje tutaj w tym wypadku na włosach, na nosie, w oczach. I do tego mamy podpięte softbox 60×90. Jego zadaniem jest rozbicie cieni, doświetlenie oczu od spodu. To jest bardzo istotna rzecz. I ostatni element, czyli panele LEDowe, 2 ustawione symetrycznie. Żadnych modyfikatorów światła tutaj już nie ma. Jedyna istotna informacja jest taka, że one są ustawione na temperaturę barwową 2700 stopni Kelwina. To daje bardzo ciepłe, fajne światło kontrujące. Jeżeli chodzi o ustawienia aparatu, manual, niskie ISO, w tym wypadku mam 75.1.8 podpiętą do tego Olympusa, więc będę korzystał z przysłony 1.8. Jeżeli chodzi o moce lamp, światło górne ustawione jest na 100%, światło dolne na 30% mocy, oba panele są na pełnej mocy, więc możemy już zacząć fotografować. Jak widać, zestaw jest tylko pozornie bardzo skomplikowany, bo dzięki pilotowi radiowego sterowania można nad tymi wszystkimi lampami szybko i łatwo zapanować. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie ustawień, odnośnie sprzętu, które używałem, piszcie te pytania w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję za pozowanie Oli, dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w innych filmach.